Moje uszanowanie z tej strony Młody. Witam wszystkich serdecznie. W dniu dzisiejszym lecimy z kolejnym materiałem poświęconym projektowi Star Atlas. Dlaczego? Ano, słuchajcie, dlatego, że od kilku miesięcy mamy nową wersję gry przeglądarkowej. Wersję Labs 2.0, tak ją potocznie nazwaliśmy. Sporo rzeczy się tam zmieniło, dlatego, dzisiejszy materiał, mam nadzieję, przyda Wam się bardzo mocno. Aby nie przedłużać czasu, zapraszam! Zanim jednak przejdziemy do Meritum, pamiętajcie, wszystko to, co usłyszycie w tym materiale, to jest tylko i wyłącznie moje spojrzenie na dane zagadnienie, a treści tu zawarte traktujcie informacyjnie. Nie jest to żadna porada finansowa ani inwestycyjna. Materiał oznaczony jako sponsorowany ze względu na zamieszczone reflinki w opisie filmu. Słuchajcie, oczywiście Star Atlas jest przepotężnym tytułem, który rozwija się na wielu płaszczyznach. Jest to tytuł, który w mojej ocenie ma bardzo duże szanse na to, aby zrewolucjonizować obraz elektronicznej rozgrywki, nie tylko tej opartej o kryptowaluty, ale również tej na rynku tradycyjnym. Jest to tytuł, który jest już dewelopowany od kilku ładnych lat, jest to przepotężny metavers, który tak jak wspomniałem na początku rozwija się wielopłaszczyznowo. Będziemy tutaj mieli oczywiście okazję eksplorować otaczający nas metavers, będziemy również mogli zasiadać za sterami wszelakiej maści, statków kosmicznych, okrętów kosmicznych i nie tylko. Będziemy mogli eksplorować stacje i prawdopodobnie w dalszej przyszłości będziemy mogli poruszać się po planetach. Wszystko to to tak naprawdę plany. W tej chwili mamy jeden z elementów, jedną z płaszczyzn, które tak naprawdę pozwolą nam partycypować w tym wielkim ekosystemie, budowanym z ogromnym rozmachem, z olbrzymią ilością milionów, jeżeli chodzi o nakład finansowy, ale także z problemami. O tych problemach wspominałem już jakiś czas temu. Dzisiaj nie czas i nie miejsce, aby o tym mówić. Dzisiaj nie będziemy latać statkami, dzisiaj nie będziemy latać po stacjach kosmicznych i nie będziemy sterować naszymi awatarami. Dzisiaj zajmiemy się Sage Labs, czyli tą płaszczyzną strategiczną, przeglądarkową, w której będziemy mogli pozyskiwać surowce oraz wykorzystywać nasze floty do właśnie przerabiania różnego rodzaju surowców na inne materiały, które możemy sprzedawać na markecie. Dzisiaj zajmiemy się właśnie tą wersją przeglądarkową, która doczekała się już drugiej iteracji. Dlatego, aby nie przedłużać, lecimy. Oczywiście, ten materiał jest niejako kontynuacją całej serii, którą rozpocząłem na moim kanale. Jak wejdziecie sobie w zakładkę playlista, macie playlistę poświęconą właśnie Star Atlas. Naprawdę zachęcam do obejrzenia tych poprzednich materiałów, szczególnie poradników, w których pokazuję Wam podstawowe kroki, m.in. jak przerzucić sobie nasze aktywa z portfela na serwer gry. Zachęcam również do rzucenia okiem na ten ostatni, w którym pokazuję, jak założyć portfel, gdzie, gdzie i jak kupić kryptowaluty. Dzisiaj tylko ten element przejdziemy sobie bardzo pobieżnie. Jak już wejdziemy sobie na stronę play.staratlas.com, odpalimy sobie zakładkę Sage Lab, zostaniemy przeniesieni właśnie na tą warstwę strategiczną. Jak widzicie, oprawa graficzna jest bardzo archaiczna nawet nie wiem że mi się zrymowało ale nie to ma tak naprawdę znaczenie istotny jest fakt że na obecnym etapie możemy pozyskiwać surowce które możemy sprzedać albo trzymać tak jak ja i czekać na lepsze czasy oczywiście jest tutaj bardzo duże ryzyko ponieważ prawdopodobieństwa tego że projekt odniesie sukces jest tak samo wysokie jak prawdopodobieństwo, że sukcesu ten projekt nie odniesie i będzie to całkowita klapa. Dlatego też wszelkie inwestycje musicie bardzo dokładnie przemyśleć. O inwestycjach jeszcze za chwilę na samym końcu sobie powiemy. Troszkę wyjdę wam naprzeciw, ponieważ zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was nie chcą ryzykować pieniędzy, dlatego mam dla Was małą niespodziankę, ale to w późniejszej części tego materiału. I tak jak wspomniałem, ten etap trzeba traktować jako przygotowanie do wielkich, wielkiej eksploracji, wielkich zysków w przyszłości, mam taką nadzieję oraz wielkiego fanu, ponieważ patrzę tutaj nie tylko jako inwestor, ale przede wszystkim jako gracz. Dlaczego? Ponieważ metawersy umieszczone w kosmosie to jest tak naprawdę mój konik, coś, co yy, kocham i ubóstwiam od czasów w Online. Dlatego też uważam, że tutaj trzeba podchodzić bardzo mocno perspektywicznie patrzeć na, na ten projekt. Jeżeli ktoś liczy na szybką rozgrywkę, w której zarobimy majątek, to niestety Star Atlas na chwilę obecną taką, takim tytułem nie jest. Niemniej jednak już na tym tytule można zarabiać. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką inwestycją tutaj zarzucimy i ile zainwestujemy w samą grę. Za chwilkę o tym powiem. Teraz kwestie tak naprawdę poruszania się po nowym, Chudzie po nowym overview, tak to nazwiemy, ponieważ to bardzo mocno zmieniło się w stosunku do tego, co miało miejsce jeszcze parę, naście tygodni, parę, kilka miesięcy temu. Jak widzimy, mamy tutaj całe uniwersum, cały wszechświat, przynajmniej tą część, która jest tam dostępna. Jest to kwadrat obok kilkudziesięciu, o, chyba 100 na 100 kwadratcików mniejszych i od, odzwierciedla to tak naprawdę nasz układ. Które mamy dostępne. Mamy tutaj oczywiście frakcję z trzech stacji. Ja wybrałem sobie frakcję Mood. Oczywiście, jeżeli oglądacie ten materiał po raz pierwszy, zachęcam do skorzystania z mojego reflinku. Reflink oczywiście ukaże się w opisie filmu, jak również w pierwszej przypiętej wiadomości. Dzięki temu te wszystkie transakcje, które będziecie wykonywać, jakiś tam nikły promil z nich mi również skapnie. Możemy to potraktować jako formę odwdzięczenia się i wsparcia mojej osoby. Jak skorzystacie z tego replinko to oczywiście mam dla Was przygotowany również bonus, ale o tym powiem później. I kwestie teraz poruszania się po, naszym, po naszej galaktyce. Oczywiście jeżeli chodzi o sprawę przerzucenia naszych statków do gry, to tak jak powiedziałem jest to w poprzednim materiale. Powinien się mniej więcej ukazać w tej chwili w prawym górnym rogu. Natomiast jeżeli nie macie czasu rzucać okiem na tamten materiał, na końcu jeszcze w telegraficznym skrócie pokażę co jak należy zrobić. A więc zaczynamy, słuchajcie. Standardowo lądujemy na naszej planecie, na naszej stacji głównej, czyli MAD-CSS. MAD-CSS jest to stacja główna. Jest to sektor, znajduje się ona w sektorze głównym i tutaj tak naprawdę mamy możliwość wykonywania wszystkich ruchów. Po prawym górnym rogu mamy możliwość zaznaczenia sobie zakładki Show Other Fleet, czyli mamy tutaj opcję pokazania nam ruchów flot innych graczy dlaczego to jest tak istotne? Ano słuchajcie dlatego, że ja sugeruję to wyłączyć z tego względu, że nam nie będzie przeglądarka dużo i mocno muliła. Ale na potrzeby tego materiału ja odpalam, wszystko oczywiście śmiga u mnie na Brave ie. i jak widzicie, mamy takie tutaj ikonki poszczególnych flot. Jak sobie najedziemy to mamy charakterystykę danej floty. Najdziemy sobie na to, to widzimy, że flota ta przemieszcza się ze stacji. Oddalimy sobie troszkę scrollem ona leci na, na właśnie na mat CSS ale jak widzicie ona leci z dalekiej stacji bo przemieszcza się ze stacji MRZ1 leci do mat CSS, mamy również statystyki tej floty, co się w tej flocie znajduje, jak widzimy jest to flota Large'owa, znajduje się tu Fimbul znajduje się tu Pierce, znajduje się tu Rainbow Own i jeden Pierce F4 oczywiście jeżeli chcemy sobie dokładnie sprawdzić Charakterystykę tej floty, no to klikamy sobie na nią i po lewej stronie wyskakuje nam całe okienko. Jak widzimy tutaj, właściciel tej floty, mamy tutaj tylko adres portfela, mamy pokazane, co dokładnie przewozi. Jak widzimy, kopał Iron Ore. Iron Ore kopał i w tej chwili leci, wiezie to do css -a. Oczywiście pozostałe floty również możemy sobie sprawdzić, jak sobie zoomujemy Blisko, zresztą możemy sobie też tutaj sprawdzić, jakie floty znajdują się w danym sektorze, bo każdy kwadrat jest, jest jednym sektorem. Przykładowo, tutaj po lewej, ten kwadrat zawiera dwie floty. Możemy sobie również kliknąć i przeanalizować, zobaczyć, co ten jegomość tutaj kopie. Jak widzimy, w chwili obecnej, goś, właściciel floty tak naprawdę musi wyjść z warpa. W przypadku Donkey Fleet, to jest mała flota jednego stateczku. Jak widzimy gość tutaj skanuje, bo jest wydokowany, zawiera tulkity i cały czas skanuje. O skanowaniu też w późniejszym etapie Wam powiem. No i teraz jak się przemieszczać generalnie, ponieważ to jest rzecz najważniejsza. Jak wejdziemy sobie w stację kosmiczną, w tym przypadku MAD-5, dlatego, że ja tutaj wysłałem moją flotę. Możemy podejrzeć tak naprawdę skład naszej floty. Jak widzicie, moja flota znajduje się na etapie dolotu, czyli jedyne co muszę zrobić, to wyjść z warpa, Jak widzicie, to jest skład mojej floty. Ta niebieska, ta zielona kropka, z niebieską obwolutką to jest nasza, nasza flota. Oczywiście. Aby wyjść z warpa, kwestię dwóch prędkości, jaką możemy się przemieszczać, omawiałem w poprzednich materiałach, teraz tylko powiem, że możemy tutaj latać warpem szybszym, ale droższym, ponieważ więcej paliwa zużywamy, albo prędkością podwarpową, wolniejsza, ale tańsza. Ja wszędzie latam prędkością podwarpową. Po pierwsze, nie śpieszy mi się, po drugie, wychodzi to taniej, jeżeli chodzi o wydobywanie surowców. Jeżeli klikniemy sobie na naszą flotkę, możemy oczywiście, musimy wyjść z warpa, czyli pokazuje nam się tutaj ikonka. Exit Warp, albo po prostu y, w tym przyciskiem tutaj po prawej stronie klikamy Exit Warp. Oczywiście, wszystko z racji tego, że jest to na Fantomie, potwierdzamy na blockchainie. Oczywiście pamiętajcie, że musicie mieć odpowiednią ilość tokena SOL na opłaty. Są to opłaty rzędu setnych części centa, czyli naprawdę wystarczy tam płacić 5 dolarów i starczy nam na, y, na bardzo dużo transakcji. Y, potwierdzamy. Za chwilę przymieli to na blockchainie i moja flota wyjdzie z prędkości podwarpowej. Po kilkunastu sekundach mamy informację, że wyszliśmy z prędkości podwarpowej, i jak widzicie, od razu pokazały się ikonki naszych akcji, które możemy wykonywać. Oczywiście ja tutaj chcę tak naprawdę nie dokować, ponieważ ja tu przyleciałem po to, aby wydobywać surowiec. I teraz, jakie surowce wydobywamy? Oczywiście musimy się przenieść na inną stronę. Oczywiście wszystkie linki umieszczę w opisie tego filmu. Jest to specjalna strona stworzona przez społeczność, dzięki czemu mamy możliwość podejrzenia. Jakie surowce w danych sektorach się znajdują Jak pamiętacie my się znajdujemy, znajdujemy na MAD-1 tutaj jest MAD-1 czyli MAD CSS mamy tutaj jest oryginalna główna stacja Tutaj wydobywamy hydrogen Który jest dostępny, potrzebny do produkcji paliwa Natomiast ja poleciałem na MAD-5 Cooper Ore Generalnie jest nam potrzebny do produkcji amunicji o samej produkcji też mówiłem w poprzednich, w poprzednich materiałach. Dzisiaj tylko koło pokażę bardzo szybko. Także ja poleciałem do MAD5. W MAD5 klikam sobie oczywiście na ikonkę tej stacji. Wybieram sobie naszą, moją flotę i mam tutaj kilka opcji. Przede wszystkim mogę zadokować nie ma sensu tego robić, bo ja nie po to przyleciałem. Mogę wejść w warpa. Mogę również wejść w subwarpa. Czyli prędkość podwarpową, oraz mogę rozpocząć kopanie. Samo kopanie, słuchajcie, w tej chwili zajmie mi około 40 minut. Także zanim je włączę, chcę Wam jeszcze pokazać, jak przejść do, do lotu, ponieważ po wykopaniu tych surowców z powrotem musimy wrócić na naszą główną stację, na MAD CSS. Dlaczego? Ponieważ tylko na głównej stacji w tej chwili możemy przerabiać podstawowe RAF materialsy, czyli materiały surowe, na innego rodzaju aktywa. I tak jak wspomniałem, jeżeli chcemy wejść w prędkość jakąkolwiek, po prostu klikamy na naszą flotę, klikamy przykładowo prędkość warpową i wybieramy sobie gdzie chcemy lecieć. Jak widzicie, prędkość warpowa ma to do siebie, że przede wszystkim jest zdecydowanie szybsza, ponieważ lot, który normalnie zajmuje mi kilkadziesiąt minut, czyli do mat CS będę musiał lecieć około 40 paru minut, to w prędkości warpowej ja mogę tam się znaleźć w ciągu 2-3 minut, ale niestety paliwa mi to że zdecydowanie więcej. I prędkość warpowa różni się również tym, że Pojedynczy skok warpowy jest zdecydowanie krótszy. Jak widzicie, lot do matce SS będę musiał podzielić na dwa skoki warpa. Jak zobaczycie sobie tutaj, ta, ten pierwszy skok zajmie mi 51%, ale zeżle mi naprawdę sporą ilość paliwa, ponieważ w tej chwili mam 74% stanu baku, a jak sobie polecę w prędkości warpowej, to zmniejszy mi się do 53%. Czyli sporo mi zeżrę tego paliwa. I oczywiście, dwa takie skoki. Tutaj jeden trwa 51 minut, czyli w dwie minuty będę w matce SS, ale spalę naprawdę przepotężną ilość paliwa. Jeżeli chciałbym polecieć w standardowej prędkości, no to oczywiście sobie wybieram znowu moją flotę. Daję sobie prędkość subwarp. I jak widzicie, tutaj zasięg jest nieograniczony. Możemy lecieć gdzie tylko chcemy. I ja sobie wybiorę mat.css na prędkości podwarpowej jak widzicie tutaj lecę 43 minuty natomiast 63% zostanie mi baku, czyli zdecydowanie mniej zużyje jak wciśniemy sobie start warp no to polecimy w prędkości podwarpowej teraz tego robił nie będę ponieważ wiadomo że będę chciał kopać jak kopać oczywiście z powrotem klikamy na na naszą flotę, czyli wchodzimy w tutaj w sektor, gdzie znajduje się nasza flota. Wybieram flotę, którą, którą, ja się, którą ja kieruję, albo po prostu wybieramy zakładkę. Jeżeli nie wiemy, gdzie jesteśmy, to wybieramy sobie zakładkę po prawej stronie. Te też wam to pokażę, bo to jest rzecz bardzo fajna. Wstaliśmy na przykład na Kacu i chcemy z rana puścić naszą flotkę. No to słuchajcie, odpalamy sobie tutaj tą ikonkę naszych flot. Dajemy go to fleet. I z automatu nas przenosi do miejsca, gdzie się flota znajduje. Tutaj, oczywiście, flota nasza możemy sobie, tak jak powiedziałem, czekajcie, muszę anulować. Tutaj, tak jak powiedziałem, mamy kilka ikonek i wybieramy sobie start mining. Po tym, jak wybierzemy sobie start mining, mamy oczywiście okienko, w którym możemy podejrzeć za zasoby, jakie mamy na statku oraz, tak naprawdę, czas kopania. Tego co będziemy wydobywać. Ja oczywiście potrzebuję Cooper Ore, za chwilę Wam pokażę dlaczego potrzebuję Cooper Ore. Pojemność mojej, mojego cargo jeżeli chodzi no to to jest 16 tysięcy sztuk, metrów sześciennych tak to nazwijmy. Inicjujemy kopanie, oczywiście standardowo wszystko na metamasku, jak widzicie opłaty bardzo znikome, ponieważ jest to 100 tysięczna część tokena SOL, bardzo, bardzo małe są to opłaty wciskam konfermi i czekamy na potwierdzenie na blockchainie oczywiście w cargo jeszcze mam żywność bo jest ona niezbędna do do kopania każda taka akcja wymaga żywności jak widzicie wymaga ona 707 sztuk ja trochę ma, mniej wziąłem będę musiał to następnym lotem zweryfikować po kilku minutach widzimy się ponownie jak tylko blockchain przemieli transakcję dosłownie minęło 50 sekund jak widzicie transakcja została zaakceptowana zatwierdzona i jesteśmy w trakcie w trakcie kopania. Oczywiście można to w każdej chwili zatrzymać, ale nie ma sensu. Ja czekam, aż moje całe cargo się zapełni 43 minuty, bo po prostu będę musiał tutaj wejść ponownie za te 43 minuty. Zamykamy tą opcję. Zamykamy niech się kopie. A teraz przenieśmy się na główną stację, ponieważ chcę wam pokazać, po co mi jest Cooper Ore. Ponieważ nie tylko latamy i zbieramy surowce, musimy je przerabiać. Możemy je przerabiać po to, żeby je sprzedać. Albo po to, aby je trzymać, tak jak ja to robię. Dlaczego? Ponieważ wierzę w ten projekt. Mimo wszystko, że jestem świadom ryzyka, i Was również ostrzegam przed tym, że jakakolwiek inwestycja w ten tytuł może spowodować straty, ponieważ ten projekt może również nie przynieść spodziewanych zwrotów. I może też upaść, chociaż to szczerze, szczerze wątpię, jest to projekt zrobiony zbyt wielkim rozmachem. Jest tam zaangażowanych cała masa dużych podmiotów, zresztą duże społeczności się już tworzą, alianse, gildie, korporacje. To naprawdę zaczyna się rozkręcać tak jak i w EVE Online. Przejdziemy sobie szybciutko do naszej stacji. zobaczcie, że tutaj podobnie jak w przypadku kierowania naszą flotą, mamy kilka ikonek. Oczywiście, ikonka, zacznijmy od prawej. Starbase metadata, są to informacje na temat tego układu, nie jest to teraz istotne, natomiast możemy sobie tutaj sprawdzić, tak naprawdę, kwestie, które w tej chwili nie są jakoś mocno, mocno ważne. Natomiast w przyszłości na pewno, na pewno będą. Jeżeli chodzi o kolejną ikonkę, czyli moja, moje inwentory, to jest wszystko to, co znajduje się na mojej stacji. Mamy tutaj tak jakby dwa, dwa rodzaje zawartości: to, co jest na mojej stacji. Jak widzicie, paliwa mamy już 46 tysięcy, oraz to, co jest na moim portfelu, podłączonym na moim portfelu. W tej chwili nie mam w zasadzie nic prócz jednego statku na portfelu, wszystko znajduje się na stacji. Jeżeli chodzi o kolejną zakładkę, jest to bardzo ważna zakładka środkowa, crafting. Od tej zakładki powinniśmy w zasadzie zacząć. Tutaj wszystkie surowce, które możemy wyprodukować, właśnie tworzymy. I dlaczego ja, robię, ja, do czego ja potrzebowałem Cooper Ore? No, słuchajcie, do tego, aby Cooper Ore chciałem przerobić na Cooper. A Cooper jest mi potrzebny, słuchajcie, do wyprodukowania czego? No, oczywiście amunicji. Amunicja jest niezbędna do jakichkolwiek wykonywania górniczych operacji. Brzmi to może dziwnie, ale tak to jest to na chwilę obecną uproszczone i rozwiązane te górnicze operacje również wymagają, wymagają amunicji klikniemy sobie na, na amunicję jak widzicie dwie sztuki Kupera tworzą jedną sztukę amunicji jeżeli chcielibyśmy to wytwarzać musimy mieć dostępne ilość załogi która jest przypisana do każdej stacji. Jeżeli wejdziemy sobie w instancję, mamy właśnie wypuszczoną jedną właśnie z, taką, z takich prac, czyli ja przerabiałem Cooper OR, który notabene w tej chwili wydobywam na Cooper. I zobaczcie, sobie klejmuje, akurat wypro, udało mi się wyprodukować 11 300 sztuk Coopera. Od razu możemy sprawdzić, jaka jest cena i ile ja za to mogę dostać. 11 300. Najpierw klejmujemy, standardowo klejmujemy to poprzez Transakcje na solanie, na moim fantomie, jak widzicie, część solany jest tam zwracana. Także tutaj regularnie co kilka, kilkanaście opłat transakcyjnych, nadpłacone ilości solany są nam zwracane. Także tutaj opłaty są bardzo, bardzo znikome. Potwierdzamy to i słuchajcie, za chwilę to się powinno znaleźć na, moim, na mojej stacji. Możemy sobie sprawdzić. Za chwilę, 11.300, wejdziemy w, moje, w mój hangar. Przepraszam, wejdziemy w, mój, w moje inwentory, i za chwilę Cooper powinniśmy mieć tutaj 11 300 sztuk. Teraz przenieśmy się na inną stronę, również zrobioną przez społeczność, która pokazuje nam, jakie są wahania cen poszczególnych surowców i za ile mogę te 11 300 Coopera wyprodukowanych sprzedać. Jak sobie wejdziemy na tą stronę, wchodzimy w zakładkę Resource, czyli surowce. Wpisujemy sobie Cooper, czy to, co nas interesuje. I jak widzicie, w tej chwili 11 tysięcy sztuk to jest kwota raz dwa trzy 14 milionowych dolara, czyli bardzo bardzo znikoma bardzo znikoma cena ciężko to policzyć najlepiej sprzedawać to do tokena Atlas, ponieważ wszystko w tej chwili śmiga tak naprawdę na markecie gry do tokena Atlas. Po przeliczeniu wychodzi, że to co wykopałem 40, to co wykopałem w 45 minut Zarobię około 16, 16 sztuk tokena Atlas. 16 sztuk tokena Atlas, i oczywiście to mogę sprzedać w każdej chwili na markecie. Na markecie, w grze, oczywiście, jeżeli wejdziemy sobie na stronę gry, czyli play.staratlas.com, link również umieszczę w opisie tego filmu. Możemy się przenieść na market gry. Wpisujemy sobie tutaj również Cooper. To już jest miejsce, w którym możemy dokładnie wystawić, tak naprawdę, te wszystkie surowce, które chcemy, którymi chcemy handlować, i będziemy mogli je, je sprzedać. Jak widzicie, cena buy ordera jest na poziomie 13 tysięcznych tokena Atlas, czyli mniej więcej, taka sama, jaka jest tutaj, bo tutaj pokazuje co prawda 14, natomiast cena ta jest wzięta z ceny sprzedaży, a nie z buy ordera, tylko z sell ordera jeżeli ktoś skupuje surowce no to oczywiście opiera się na tym buy orderach jeżeli ktoś sprzedaje, czyli musielibyśmy sprzedać tutaj o jedną dziesięcio-tysięczną tokena Atlas mniej i liczyć na to, że nam się uda sprzedać 16 sztuk tokena Atlas to w tej chwili słuchajcie jest kwota, która jest może śmieszna, natomiast w perspektywie tygodnia czy miesiąca jeżeli sobie kopiemy, no to to już nie jest, nie jest taka kwota strasznie mała, bo jak widzicie Jeden lot zawiera nam w jedną stronę 40 minut, w drugą stronę 40 minut, to jest 80 minut. Dodatkowo kopiemy kolejne 40 minut, czyli średnio kopiemy 120 minut, czyli w dwie godziny jestem w stanie zarobić 16 centów. Oczywiście, biorąc pod uwagę pojemność statków, które, które ma. Im mniejszy statek, tym oczywiście, tym oczywiście ten zarobek jest również mniejszy, ponieważ pojemność hangarów jest mniejsza. Oczywiście, to wszystkie linki do tych, do tych marketów wam podeślę w opisie tego filmu, będziecie mogli z tego skorzystać. Tymi wyliczeniami nie chcę was namawiać do jakiejkolwiek inwestycji, chcę was tylko pokazać, że, że profit w tej grze, mimo tego, że jeszcze tutaj nie mamy boomu, ponieważ. W chwili tworzenia tego materiału ilość aktywnych kont oscyluje w granicach 2 do 3, 4 tysięcy ludzi, co jest rzeczą w MMO bardzo małą. To mimo tego już jakiś profit można z tego wyciągać. Nawiasem mówiąc, na tym markecie możemy sobie przeanalizować ceny innych aktywów, statków i tak dalej. O tym wszystkim Wam jeszcze za chwilę powiem. Nie tylko statków, ponieważ tutaj możemy również struktury, ceny struktur przeanalizować. Jak widzimy, w moim, moim inwentory na hangarze na stacji mamy już 11 kuperów, i je w tej chwili, słuchajcie, przerobię na amunicję, która jest mi niezbędna do kopania. Wchodzimy w zakładce crafting, wybieramy amunicję, wybieramy maksymalnie, ponieważ ja chcę wykorzystać całą ilość kuperów. Oczywiście tu będziemy musieli posiadać jednego z członka członka załogi, aby móc tej procedury dokonać. Dlatego też jeden ze statków nie może być wykorzystywany do kopania, ja go zostawiam na stacji. Jest to najmniejszy statek, który zawiera jednego członka załogi. Jak widzicie, start półtorej godziny będzie trwała procedura zamiany tych kuperów na amunicję i słuchajcie, bardzo ważne, ponosimy tutaj opłaty, czyli fee transakcyjne za tą czynność w tokenie Atlas. Także sam token Atlas również będziemy musieli posiadać na naszym portfelu. Phantom. Jak widzicie, w tej chwili ja na portfelu posiadam 126 sztuk tokena Atlas i 6 dolarów w tokenie Solana. Klikamy start, potwierdzamy na blockchainie. Jak widzicie, tutaj mamy pobrane określoną ilość Atlasów oraz określoną ilość tokena Solana. Tym się nie przejmujemy, ponieważ to zostanie w późniejszym czasie zwrócone. Dobra, transakcja została zatwierdzona. Półtorej godziny będzie mi się produkowała ta ilość amunicji. I teraz, jeżeli chcemy to sprzedać, szybko Wam pokażę jeszcze, jak to wygląda. Oczywiście wybieramy zakładkę My Inventory, wybieramy, co chcemy sprzedać, wytransferować. Przykładowo, niech będzie to ilość amunicji, 5000 sztuk wyciągamy. Wybieramy sobie opcję Export Wallet i to wyskakuje nam na portfel, wtedy to ląduje do naszego portfela Phantom. Mamy to w naszej zakładce inwentory na stronie gry i dzięki temu możemy to, możemy to sprzedać. Wybieramy sobie ilość surowca, wciskamy eksport do walletu. Potwierdzamy oczywiście na metamasku. Wchodzimy w zakładce resource. Jak widzicie, 5000 sztuk paliwa jest. Jeszcze dla pewności, klikamy sobie rozszerzenie. Wchodzimy w zakładkę, gdzie są NFTKi. Sprawdzamy. I jak widzicie 5000 na moim fantomie 5000 sztuk paliwa jest i teraz możemy sobie to na markecie wystawić normalnie wchodzimy w zakładkę market wybieramy sobie oczywiście tutaj resources wybieramy fuel i możemy sobie tutaj wystawić to co wykopiemy w tym przykładzie jest to paliwo na na sprzedaż dajemy create, create order wybieramy sell Wybieramy sobie po jakiej kwocie. Skoro tu jest najniższa kwota, to ja muszę dać ciut niższą. Zmniejszymy sobie o dwie. Dajemy maksymalną ilość i dajemy. Tutaj mamy oczywiście Fi transakcyjne. I mamy tutaj oczywiście, ile zarobimy za tą transakcję? 6 centów. Jest to śmieszna może ilość, ale to była tylko przykładowa ilość paliwa. Teraz kwestia zasadnicza. Przechodzimy do kwestii quest starter paków, które możecie otrzymać ode mnie. Jeżeli ktoś z was chce popróbować grę, no to jest taka możliwość. Oczywiście dostaniecie ode mnie specjalny starter pack, który zawiera, słuchajcie, podstawowy statek, statek, który możecie między innymi sobie podejrzeć na specjalnej stronce z różnego rodzaju statystykami poszczególnych statków. Jeżeli będziecie się decydować na zakupienie jakiegokolwiek to oczywiście w tym linku macie, możecie, macie możliwość podejrzenia sobie statystyk danego statku. Statystyki ich statków ja zawsze biorę pod uwagę klasy pierwszej, ponieważ są one najtańsze. Ja zawsze zwracam, słuchajcie, uwagę na cargo capacity. Dlaczego im większa pojemność cargo, tym więcej możemy wydobyć, wykopać. Oczywiście w późniejszych etapach gry, z racji tego, że tymi statkami będziemy możli, mogli kierować, będą tam brane pod uwagę inne statystyki, jak zwrotność, prędkość i tak dalej. Natomiast na chwili obecnej. Dla mnie najistotniejszą rzeczą jest przede wszystkim nie konsumpcja żywności, nie pojemność magazynów amunicji, ale przede wszystkim pojemność cargo do kopania. I teraz tak, aby nie narażać nikogo z Was na niepotrzebne koszty, ponieważ zdaję sobie sprawę, że wygląda to tak jak wygląda i nie każdy na chwilę obecną może wiedzieć, czy ta gra w ogóle mu się podoba, to proponuję taki układ. Dla każdej osoby mam starter packa, starter pack w postaci darmowego statku. Statek Fimbul Airbike. Fimbul Airbike, słuchajcie, jest to jeden z podstawowych statków. Ten statek wam wypożyczam. Umówmy się tak, że po prostu, jeżeli będziecie chcieli potestować grę, otrzymacie ode mnie Fimbula. Fimbul Airbike jest to statek, który po prostu, jeżeli stwierdzicie, że ta gra jest dla was, to go mi zwrócicie. Wysyła się to bardzo prosto, jak każdą inną transakcję, na Fantomie. Jak widzicie, Fimbul Airbyte jest to podstawowy statek, który zawiera 250 sztuk cargo i w zasadzie jego również możecie słuchajcie kupić na markecie. Jego cena w tej chwili oscyluje w granicach 10-15 dolarów. 10-15 dolarów, czyli taka kwota, która gdzieś tam nie powinna zabolić starego Kowalskiego. Ja ten statek Wam wypożyczam, po to, żebyście mogli sobie polatać i sprawdzić, czy Wam to w ogóle podchodzi. Oraz w starter packu dostaniecie ode mnie zestaw surowców po, po 150 sztuk każdego z surowca. 150 sztuk amunicji, 150 sztuk paliwa, żywności oraz toolkitów, abyście mogli sobie popróbować, jak wygląda skanowanie, ponieważ do skanowania jest potrzebne, są potrzebne toolkity, a więc taki zestaw, taki pakiecik darmowych surowców oraz wypożyczenie statku dostaniecie ode mnie pod jednym warunkiem jeżeli zalogujecie się do jednej z trzech giełd albo na, giełdę, na giełdzie Bybit albo na giełdzie Max, albo na giełdzie OKX dlaczego? Ponieważ jeżeli zdecydujecie się na dalszą grę, to będziecie potrzebowali token Solana, który, tak jak wspomniałem wcześniej, wykorzystywany jest do opłat transakcyjnych. Wystarczy, za, że mm, załadujecie sobie swój portfel 5-10 dolarami i będziecie mogli robić masę tych transakcji. I co jest potrzebne tak naprawdę? Na przykładzie giełdy BYBIT, Dla mnie najważniejsze i najistotniejsze jest to, abyście podali swoje UID. Swoje UID znajdziecie, jak wy jeżeli na profil tutaj macie uid to uid wyślecie mi ja sprawdzę czy faktycznie zarejestrowaliście się z linku do tych giełd ważne jest abyście, aby otrzymać te pakiety musicie zarejestrować z moich linków a więc na giełdę MEX na giełdę okx OK czy na giełdę BYBIT jeżeli zarejestrujecie się z moich reflinków do tych giełd otrzymacie ode mnie ten pakiet startowy po 150 sztuk surowców oraz wypożyczam wam ten statek Fimbul. Oczywiście liczę na waszą uczciwość, że jeżeli zdecydujecie, że ta gra nie jest dla was, no to po prostu ten stateczek mi odeślecie. Natomiast jeżeli się wciągniecie dalej, to po prostu będziecie musieli zakupić token Solana na jednej z tych giełd i przesłać na swój portfel Phantom. Jak Phantom założyć, pokazywałem w poprzednim materiale. Dzięki tej opcji będziecie mogli całkowicie za free przetestować, potestować i sprawdzić. I słuchajcie, tak naprawdę jest jeszcze jedna istotna kwestia, o której nie wspominałem, jest ona bardzo ważna. Tą grę można obsługiwać, słuchajcie, na telefonie komórkowym. Co prawda, UI nie jest przystosowane do tego, jest to troszkę siermiężne, ale da się to zrobić w przeglądarce na telefonie komórkowym, w przeglądarce portfela Phantom. Portfel Phantom również będziecie musieli ściągnąć sobie na telefon komórkowy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to szybko zrobię również materiał, jak to obsługiwać przez telefon komórkowy. Dajcie znać w komentarzu, czy będzie taka potrzeba, jeżeli zgłosi się kilka, kilkanaście osób, i faktycznie obsługę poprzez telefon komórkowy trzeba będzie wyjaśnić, również Wam taki materiał zrobię. Mówię o tym, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie każdy znajduje się przy komputerze i możliwość wypuszczania floty, właśnie, aby wydobywać surowce poprzez telefon komórkowy, jest również bardzo istotne i bardzo ważne. Po tym jak prywatnie wyślecie mi swój numer UID oraz podacie adres portfela Phantom, ja wam paczkę tych surowców po 150 sztuk podeślę wraz z wypożyczeniem tego podstawowego statku, dzięki czemu będziecie mogli potestować. Jeżeli po tym testach zdecydujecie się, że jednak chcecie zainwestować, to oczywiście Tutaj również podsyłam linki do poszczególnych, do poszczególnych arkuszy, gdzie będziecie mogli sobie przeanalizować wszystkie, wszystkie elementy, które są istotne, jeżeli chodzi o statki. Będziecie mogli sobie zarówno w tym arkuszu sprawdzić, jakie mają statystyki, jak również w tym zakładce Market będziecie mogli sprawdzić poszczególne ceny w tej chwili w stosunku zarówno do, do, do USDC, jak i do samego tokena Atlas. I to słuchajcie, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przyda, że pomógł zaoszczędzić czas, że pomógł rozjaśnić te wszystkie wątpliwości, jeżeli chodzi o obsługę nowej wersji Labs. Jest to kolejny krok w rozwoju tego wielkiego ekosystemu, w który bardzo mocno wierzę. Mam nadzieję również, że większa ilość osób skorzysta z tej opcji darmowych starter packów ode mnie, dzięki czemu nasza społeczność będzie rosła. Jest nas kilka osób na Discordzie, którzy siedzą w Star Atlas. Słuchajcie, że bierze nas się większa ilość. No, to będziemy mogli pomyśleć o założeniu jakiejś korporacji, ponieważ w dłuższej perspektywie na pewno będzie to zdecydowanie korzystniejsze. Tyle na dzisiaj. W razie jakichkolwiek pytań, łapcie mnie na priv albo zostawcie w komentarzu. Udostępnijcie także w miarę możliwości na swoich social mediach. A za każdego suba również będę mocno zobowiązany. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Czołem gracze.